naprawdę nawróciłam się w 96 roku jako mała dziewczynka. Dorastałam oczywiście w rodzinie katolickiej. Przepraszam, nie przedstawiłam się. Mam na imię Magda. Dorastałam w normalnej, takiej przeciętnej katolickiej rodzinie. Miałam wszystkie przez pierwszą komunię, spowiedź, chodzenie do kościoła w niedzielę i takie rzeczy. Natomiast oczywiście jako małe dziecko wierzyłam, że Bóg istnieje i utożsamiałam go z kościołem katolickim. Natomiast jak zaczęłam dorastać, to zaczęłam dostrzegać pewne nieścisłości w tym, co słyszałam w Kościele na temat Boga, na temat życia. Widziałam, że mówiono mi, że mam być dobra, mam się postarać i wtedy Bóg będzie zadowolony. Ja się starałam, ale mi nie wychodziło, ciągle mi nie wychodziło. I z tej frustracji i z tego takiego poczucia winy, jakiejś porażki i tego niezrozumienia obrazu Boga, jaki mi przedstawiano, odsunęłam się od Kościoła, przestałam chodzić do Kościoła. I jednocześnie uznałam, że chrześcijaństwo to jest kłamstwo, tak? Ponieważ utożsamiałam sobie Kościół katolicki z chrześcijaństwem, wobec tego uznałam, że chrześcijaństwo to kłamstwo. Wszędzie dookoła też widziałam przeogarniające kłamstwo. Wszędzie, wszyscy wydawało mi się, że kłamali i to było akceptowalne. Bardzo mnie to zawsze mierziło. Kłamstwo, nawet takie proste kłamstwo, jak to, że ktoś mówi, że jak dzwoni telefon, powiedz, jeśli to będzie ta i ta osoba, to powiedz, że mnie nie ma. Tak? To bardzo silnie bardzo mnie wzburzało. Jak to cię nie ma, jak jesteś, tak? I ja wiem, że to jest takie bardzo takie trywialne, ale to przedstawiało moje pragnienie prawdy, takiej jakiejś absolutnej, której nie widziałam nigdzie. Później przyszedł ten okres takich przemian społecznych i wielkie nadzieje, prawda, w związku z jakimiś przeskokami przez mury i zmianą systemu. Wielkie nadzieje w ludzi i w nowy system. I tutaj znowu był zawód, tak? Bo ci, w których pokładaliśmy, znaczy większość społeczeństwa pokładała jakieś wielkie nadzieje, że teraz wreszcie będzie prawda, tak? Poprzedni system to było kłamstwo, teraz wreszcie będzie prawda. Okazało się, że nie jest prawda. No i tak, gdzie się nie odwróciłam, no to wszędzie było kłamstwo. I wtedy właśnie w tym 96 roku ktoś podzielił się ze mną Ewangelią. Pokazał mi wersety z Biblii. Jednym z nich było z Psalmu 103, że jak wschód od zachodu są oddzielone moje grzechy. Ja pamiętam, że ja sobie wtedy wyobraziłam kulę ziemską i tak od wschodu do zachodu, jak sobie wyobraziłam te grzechy tak dookoła latające, nie wzdłuż równika. I tak sobie pomyślałam, to znaczy, że to słowo to było prawdą od początku, to ta Biblia, tak? Że tu nie ma końca, tak? Jak to tak dookoła leci, od wschodu do zachodu. I inny werset, który usłyszałam, to było to, że ja pukam i kto otworzy, będę z nim wieczerzał. Wtedy 6 6 sierpnia 1996 roku pokutowałam z moich grzechów i oddałam swoje życie Jezusowi. I wiedziałam, że stało się coś po prostu wielkiego, niesamowitego, że moje życie uległo jak gdyby wielkiemu wstrząsowi. Pamiętam, że wyszłam na ulicę po tym fakcie i patrzyłam na to swoje osiedle, tak znane mi, i było zupełnie inne. Wszystko było zupełnie inne. Po prostu widziałam całą rzeczywistość jakoś tak zupełnie z innej perspektywy. Wszystko się zmieniło na zewnątrz. Ja się za bardzo nie zmieniłam na zewnątrz, dlatego że ja byłam taka zwykła, przeciętna. Ani tam nie imprezowałam, ani nie byłam jakaś znacząca, jeśli chodzi o towarzystwo. Natomiast wewnątrz, w moim duchu, zmieniło się wszystko. I pamiętam, że dawało mi to ogromną radość. Zaczęłam czytać Biblię, począwszy od Nowego Testamentu, od Ewangelii. I pamiętam, że jak czytałam, to przypominały mi się te wersety, które były czytane w Kościele katolickim. Ja czytałam i werset był znajomy, i werset i tekst idzie dalej, a ja pamiętam tylko dotąd, że to było ucinane. I po prostu byłam zaszokowana tym, że po prostu prawda była ucinana w połowie. I że nie była przedstawiana historia cała, przez co po prostu przekręcało się ją w Kościele katolickim. Wzrósł we mnie taki ogromny gniew na Kościół, że Kościół katolicki, że oni mają tą wiedzę, bo przecież czytali z tej książki, a ucinali w pewnym momencie. Także to było bez sensu zupełnie, nie było przekazu tej Ewangelii, nie było tego przekazu, że Bóg zesłał Jezusa, żebym ja mogła iść do nieba. Że to nie jest tak, że ja się muszę starać, że to ja w Nim jestem tą sprawiedliwością i ja nie mogę się nawet postarać, żeby coś zrobić, żeby tam pójść do tego nieba. A to wszystko było ucinane. I miałam bardzo dużo żalu miałam do Kościoła katolickiego. Natomiast ponieważ byłam w takim religijnym jakby środowisku, no to mówiło się, no tak, no Kościół katolicki błądzi, ale tam jest dużo osób zbawionych i no i w ogóle tak nie można otwarcie źle mówić. I tak się przycichłam, przygładziłam i nic źle nie mówiłam, no bo nie można mówić, bo tutaj tam jakieś ekumeniczne ruchy, bo coś, bo tu można porozmawiać, zawsze trzeba porozmawiać. Więc to jak gdyby wygładziłam. Natomiast też w międzyczasie zmagałam się bardzo z takim, teraz już wiem, że to jest odrzucenie. Natomiast wtedy bałam się, że utracę zbawienie. Przez wiele miesięcy po prostu panicznie bałam się, że nie wiem, wyjdę na przykład na ulicę, zgrzeszę w myśli, samochód mnie potrąci i pójdę do piekła. Prawda, że to wszystko się ryknie. Bóg dał mi jednak przekonanie przez czytanie słowa, że tak nie jest. I użył do tego pewnego wersetu i po prostu dał mi takie przekonanie, że ja nie stracę tego zbawienia. I takie przekonanie mógł dać tylko On mi. Dlatego, że ludzie przychodzili i mówili, słuchaj, no nie, no tak nie może być, no bo przecież nikt cię nie wyrwie z jego ręki, coś tam. Natomiast ja oczywiście kiwałam głową, że tak, natomiast to, co jest od Boga, jest zawsze tak prawdziwe i tak silne, że to jest po prostu niewzruszalne. Dlatego jak On mi dał poczucie, że ja nie tracę zbawienia, to ja wiem do dziś, mimo że od 96 roku minęło sporo lat, wiem, że ja tego zbawienia nie utracę. I wiem też jedno, bo ja modliłam się wtedy przez te miesiące, bo przecież konałam, albo wyjdę na tą ulicę, potrąci mnie i koniec, no. Więc konałam przez te miesiące i prosiłam Boga, żeby mi pokazał. I właśnie dał mi to przekonanie. I wiem, że Bóg odpowiada na pragnienie naszego serca. 2 lata temu, będąc nadal w takich kręgach bardzo religijnych, zawołałam do Niego, że ja już tak nie mogę, że ja już nie chcę chodzić na jakieś grupy biblijne, w których czytamy teksty i nic się nie zmienia. Moje życie się nie zmienia, nic się nie dzieje. Jestem taka sama, jak byłam 5 lat temu, 10 lat temu. Nie ma żadnego wzrostu we mnie. Nikt nie może powiedzieć z zewnątrz, o, ona należy do Chrystusa, ona jest inna. Nie było czegoś takiego. I wśród tych ludzi, z którymi byłam, też nie było tej przemiany. Dlatego zawołałam do Boga, bo już nie wiedziałam, co ja mogę zrobić, żeby coś się zmieniło. Zawołałam do Niego, żeby dał mi jakichś ludzi, którzy mają pragnienie Jego większe niż czegokolwiek. I tak sobie myślałam, może trafię na jakąś taką grupkę małą, taką jakąś ukrytą biblijną. Może gdzieś znajdę. Słuchajcie, i Bóg, odpowiadając na to pragnienie, tu mnie przyprowadził. I po prostu byłam w szoku. Po prostu byłam w szoku. I wiecie, przez dłuższy czas obserwowałam i nie mogłam uwierzyć, że to jest możliwe, że może być tyle ludzi, którzy mają takie prawdziwe pragnienie Boga i takie pragnienie parcia i taką bezkompromisowość i takie zafiksowanie na Niego, że nic się po prostu innego nie liczy. Dlatego przez dłuższy czas wydawało mi się, że to nie jest możliwe. Miałam nawet tak, słuchajcie, że w czasie uwielbienia albo w czasie tej modlitwy środowej miałam tak, że przychodziła na mnie taka opresja, bardzo silna. I przychodziły myśli, to absolutnie nie jest możliwe, to w ogóle, to chyba żartujesz, to w ogóle jest niemożliwe, żeby ludzie tak w pełni oddali swoje życie Jezusowi, żeby to było naprawdę, to nie jest możliwe. I słuchajcie, tak było kilka razy, ale powiem wam, za każdym razem, jak to miało miejsce, a to było silne, za każdym razem albo Artur, albo Agata stawali i mówili, niech będzie wywyższone imię Jezusa. I po prostu wszystko ze mnie spadało i było po prostu takie zapewnienie, że to jednak jest prawda. I że ludzie rzeczywiście prą na Niego i że to jest prawdziwe. I cieszę się, że mogę wzrastać i że Jezus zmienił moje życie i teraz zmienia je nadal, dlatego że Mu na to pozwalam i dlatego, że mam takie pragnienie, a On odpowiada na pragnienia serca. Dlatego jeżeli masz taką nawet kruszynkę pragnienia w swoim sercu, czegoś prawdziwego, czegoś od Boga, to jeżeli będziesz przy tym się trzymać i będziesz Go prosić, to On da Ci, no, 1 000 000 razy więcej, niż możesz sobie nawet wyobrazić, co by mogło zaspokoić to Twoje pragnienie. On Ci da dużo więcej. Dlatego nie porzucaj swoich pragnień, nie zakopuj swoich pragnień, tylko daj je Bogu, poddaj je Bogu i zobacz, co On zrobi z tym. A On jest wierny i daje daleko więcej niż to, o co prosimy, niż o coś możliwe, czego możemy sobie nawet wyobrazić. Jemu nie będzie chwała. Tak nie, człowiek szuka, człowiek musi znaleźć. Zawsze. Często ludzie mówią, bo bo ja czegoś nie znajduję, ja mówię, bo nie szukasz. Ponieważ trzeba nie szukać, żeby mnie znaleźć, rozumiecie? Wiecie, co diabeł robi? Diabeł komplikuje ludzkie życia i ludzkie myślenie. Ja jak głupi się uparłem, że w ogóle jeżeli coś jest Bożą prawdą, to to musi zadziałać w moim życiu. Mnie przestało interesować to, że to działa w ogóle. W moim mówię to musi zadziałać, to w ogóle nie ma badania. To moim. Ja tu zawsze aha, to tak jest, to musi zadziałać w moim. To trzeba być troszkę takim gwałtownikiem w tym wszystkim. Nie tak pasywnie czekać, rozumiesz? Nie tak pasywnie czekać, to nie tak jest. To nie jest tak. Ja czasami na przykład przyglądam się ludziom na przykład, którzy nie mają męża czy żony, tak oni tak się kręcą się, tak troszkę kręcą się. Ja rozumiem te kręcenie. Chodzi o to, że oni mają taką wiarę, tak wierzą, w ten sposób wierzą, bo oni wierzą, to nie jest, że oni nie wierzą, to oni wierzą, że im się coś przydarzy od tego Boga. Ja to rozumiem, bo to jest normalna taki podstawowy element. Chodzę sobie, nie mam męża czy żony i teraz przydarzy mi się mąż, przydarzy mi się żona, ja tak wierzę. No to Ci powiem na przykład, jak ja wierzę w ogóle. Ja akurat mam żonę. Bardzo wytworzona kobieta, to jest moja żona najlepsza. Ale ja na przykład, gdybym nie miał żony, ja to nieraz mówiłem ludziom, nie? To ja bym nie chodził i nie szukał na przykład, że mi się żona przydarzy. Absolutnie. Kiedyś w ogóle był taki zwyczaj, nie wiem, czy Wy znacie takie zwyczaje też w czasach, kiedy jeszcze faceci normalnie jeździli na koniach z mieszami, z dzidami, tak? I łapali różne tam stworzenia, na te dzidy, miecze. Takie były czasy, naprawdę. Były takie czasy, że normalnie się działo. To taki, wiesz, przyjeżdżał na przykład, przyglądał się tam się pod jakąś wioską jakiejś białogłowej, nie wiem. Białogłowie. Na przykład jak to było w Ameryce, to takie skło. Przyglądał się i wiecie, co on robił? On ją porwał. Tak jest to środek. Takie mieli zwyczaj. I to było normalnie przyjęte społecznie, wziął porwał, nie? A mnie porwał, potem przyjechał do ojca i do matki, bo to porwałem, nie? To ona teraz moja jest, nie? To w ogóle generalnie byli szczęśliwi w tym ludzie. Bo to jest szaleństwo jakieś. No to może jest szaleństwo, bo na pułapie ludzkim to może być szaleństwo i to może być chore, ale niestety tak rzeczy wyglądają w duchowej rzeczywistości. Dlatego jest napisane jak w Urze, to gwałtownicy, tak? Gwałtownicy dziedziczą królestwo. To trzeba swoją wiarą, to się porywa coś. Porywa się coś. To się mówi, ja to będę miał. Rozumiecie? W ogóle to i ja tą rzecz osiągnę. A nie tam, że ja tam ona mi się przydarzy jakoś. Rozumiesz? Ona mi się nie przydarzy, ja na nie czekam. Rozumiesz? To nie jest rachunek prawdopodobieństwa, wiesz o co chodzi, że mi się przydarzy coś. Absolutnie. Ja to sobie porwę w wierze. Ja jestem gwałtowny w wierze. Ja sobie to porwę. Ja sobie to wywierzę. Ja się na coś uprę i za tym pójdę jak muł, jak koń. Rozumiesz? W ogóle pójdę za tymi potuszynle. I to jest wiara. To o to chodzi w tej wierze, a nie, że mi się wiara przyda, coś mi się przydarzy. Pamiętam, kiedyś przyprowadziłem do Jezusa takiego chłopaka w więzieniu, bez jednego skrętu z heroiny wyszedł. Wyszedł na wolność, nie chciał słuchać tego, co do niego mówiłem. Miał taką kuzynkę, co się w niej kochał. Mówię do niej tak, zostaw tę kuzynkę, bo to jest, mówię, córka diabła. Ja ją przyprowadzę do Jezusa, ona będzie moją żoną. On mi mówi, ja mówię, to najpierw ją przyprowadź do Jezusa, potem w ogóle w konkury tam uderzaj, tak? Nie słuchał. Tak? Poszedł, zaczął tam z nią żyć i przyprowadzać ją do Jezusa. To jest najlepszy pomysł. Ludzie mają takie pomysły. Zaczynają spać ze sobą i przyprowadzać się do Jezusa. Taki pomysł mają. zwierzęta ludzie śpią ze sobą, seks uprawiają, potem leżą i mówią o Jezusie sobie nawzajem. I się dziwią, czemu on nie chce przyjąć ode mnie w ogóle tej prawdy. Taki dziwny jest w ogóle, przecież taka prawda, nie? Człowieku, no weź, no. Siedzisz w kłamstwie po uszy i próbujesz komuś powiedzieć prawdę z perspektywy kłamstwa. Przecież to jest bez sensu. Tak jakbyś benzynołomień gasił. Ale mówiłem mu, nie rób tego. Nie tam Artur, w ogóle wiesz, pan jest ze mną, jestem wolny. I to jest mistrzostwo świata, wiesz o co chodzi. Wyprowadzasz kogoś na wolność, on jest wolny teraz, nie? Ja mówię, można być wolnym i głupim. Naprawdę. Cały czas służył Bogu, bo był namaszczony. Siedział z tą kuzynką, rozumiecie? I cały czas służył Bogu. Był w takim kościele tu w Warszawie, wtedy prowadziliśmy kościół w Szczypiornie. Był tu w takim kościele w Warszawie, do nas nie chciał przychodzić, bo wiedział, że będę mu kołki ciosał na głowie. Kochał mnie, bo w ogóle kochał mnie cały czas. Tylko wiedział, że nie może przy mnie siedzieć, bo ja mu będę dokuczał. A ja bym mu dokuczał. Tym chodził i się pytał, jak na Filistynkę. Na 100%. Ja bym mu nie dał spokoju. No to uciekł ode mnie. Został w takim tu warszawskim kościele, gdzie tam na te rzeczy nie zwracali uwagi. Służył w namaszczeniu. Co się zaczęło dziać? No dziurka, niestety, ona musi się zacząć powiększać, skoro jest niezalepiona. Tak wygląda nasze życie. Nie zalepisz dziurki w swojej duszy, ona się zacznie poszerzać wcześniej czy później. Rozumiesz? Diabeł znajdzie sobie ujście. Kiedyś w domu Norberta poprosiłem, żeby mi pomógł coś tam zrobić, jakoś tam w hydraulice. Ale przy tym wszystkim, pomimo że on jest fachowcem, ja też swoje 5 groszy musiałem wtrącić, no bo oczywiście, no kto ja jestem? Jestem też hydraulik, człowieku. Kupiłem sobie boksylinę, człowieku, i lepię taką rurę, człowieku, ta rura jest starsza niż ziemia. Jak kręciłem ją u siebie na górze, to się kręciła 2 piętra na dole u sąsiada, jak to blok komunistyczny, alternatywy 4, rozumiesz? Tą rurę zakręcam. Norbert tak stoi na tego z takim politowaniem i mówi do mnie, jest taka zasada, mówi, że woda zawsze znajdzie ujście. W ogóle nie można, mówi do mnie, zalepić takim materiałem, mówi, takie dziurki. Dobra, bokstylina jest reklamowana, chłopa na bokstylinę przykleili do sufitu nogami, czego sam widziałem w telewizorze. Wytrzymała 6 godzin, lećcie. Duch Święty już wtedy powiedział, już zapamiętałem do końca, jest dziurka, woda znajdzie ujście. Co się stało? Chłopak siedział w heroinie kupę lat, tak? Głosił Ewangelię, chodził po Pradze, bo on tutaj na praskiej stronie głosił, a to mieszkał sobie tam pod Wołominem. To proszę Ciebie, to kuzynko. Chodził, głosił Ewangelię po Pradze, zaczął chodzić do kolesi, z którymi ćpał, tak? A był mistrzem na Warszawie w podawaniu heroiny w tętnicę. Rozumiecie? Do niego przychodzili, on robił zastrzyki w tętnicę, bo to jak ćpuny już mają wzrosty, to nie mają gdzie zastrzykiwać, nie walą sobie w mięśnia, bo się robią straszne w ogóle tragedie w mięśniach. To trzeba w żyły, nie można w te żyły, bo te żyły są pozrastane, to najlepsze są tętnice, tylko to nie każdy potrafi to zrobić, bo się zabić można, no ale on to potrafił, więc przychodzili do niego, w ogóle wiesz, on znał tych ludzi, sam był dealerem. No i co, głosił, tak, dziurka była, no tak, dziurka była. No i któregoś dnia był taki zrelaksowany, że postanowił, że sobie kupi, proszę Ciebie, torbę heroiny. Tam mówi, że nie będzie sobie dawał w żyłę, tylko sobie delikatnie zapali tej heroiny, no bo przecież jest wolny w Chrystusie, to se może strzelić bucha, tak? Kurczę, trafił na zatruty towar. Umarł na schodach. Wiesz? Umarł na schodach. Ja nie wiem, ile ja wypłakałem łez. Jak byłem na jego pogrzebie, stałem przy jego trumnie. Widziałem napis na trumnie 30 lat chyba, czy coś. Patrzyłem na to, tak? Pastor tego kościoła mnie zapytał, Artur, może chcesz coś powiedzieć, ty to do Jezusa przyprowadziłeś. Ja mówię, do niego nic nie chcę powiedzieć, żygać mi się na to wszystko chce, tyle chcę powiedzieć w ogóle. Takie mam w ogóle mówię to. Jestem wściekły, tak? Jestem wściekły na to. I wtedy powiedziałem do diabła, mówię, zapłacisz mi za tą mętę społeczną, zapłacisz mi za to. Oddasz mi za niego ludzi. Oddasz mi. Rozumiesz? Nie pozwól sobie na takie rzeczy. Trzymaj pion. Tak? A jak się za coś bierzesz, to po prostu z pełną determinacją. pełną determinacją.